myślę, że dobry dzień dla śląskiej medycyny, bo tych karetek w ostatnim czasie przybywa lawinowo, ale są bardzo potrzebne, bo to, co zostało dzisiaj powiedziane, jeżdżą wielokrotnie. Ten COVID wymusza tą aktywność ponadnormatywnie i dziękuję wszystkim medykom za im ciężką pracę, poświęcenie. Wiemy, jak ważne dla mieszkańców województwa śląskiego jest dostępność do służby zdrowia, a te karetki oczywiście poprawiają całą dostępność, szczególnie w tym trudnym czasie covidowym. Nie mówimy oczywiście ostatniego słowa, także sukcesywnie będziemy wymieniać ten tabor. Dzisiaj oddajemy kolejne 7 karetek do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Tym samym wyjeżdżamy do naszych pacjentów z lepszym sprzętem i przypominam, że każda taka karetka jest doskonale wyposażona. Pieniądze, które dostaliśmy na zakup, są z Funduszu Unii Europejskiej, z programu Ochrona i Infrastruktura. My jako Wojewódzkie Pogotowie i pan marszałek Jakub Chełstowski wyraził zgodę na to, żebyśmy dołożyli do tych karetek 1 000 000. W środku mamy tak, nowy defibrylator, mamy deski Lukas, które pomagają nam przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, kiedy mamy nagłe zatrzymanie krążenia, więc w zespole dwuosobowym na pewno jest to bardzo duże ułatwienie.